dwa lata. W lutym zagrają dwa mecze też w składzie krajowym, najpierw z Mołdawią, potem z Norwegią, a tak Polaków, formacja, broszka na prawą stronę, dorzucił, jest okazja, by to ładnie wykończyć, no i teraz niewiele brakowałoby, Rybus pokonał po raz pierwszy Sychician w tej akcji czerwonych, bo tak się występują biało-czerwone. Czyli nasi stałe fragmenty, jeszcze raz akcja, proszę, niewiele brakło Rybusowi, ubiegł tutaj dobrze Subasicza. Adrian Mierzejewski był etatowym dośrodkowującym. I tym razem on, pole karne, walczą Bośniacy, dobry przechwyt, przechwyt Rybusa. I mamy, proszę Państwa, bramkę. Nie ma decyzji bocznego arbitra, nie ma podniesionej chorągiewki. I oto Paweł Brożek, proszę Państwa, sercem bramki w 8 minucie prowadzimy spotkanie z Bośnią i Hercego Winu. Przyjemnością myślę, że popatrzymy nie tylko dlatego, że padła bramka, ale również i z ciekawością, czy tam był spalony, czy nie. Ósma minuta, jeszcze raz. No nie, nie było, że absolutnie nie było spalonego. W ogóle nie ma o czym mówić. Czysta pozycja Pawła Brożka, czwarta jego bramka w 23. meczu w Narodowej Reprezentacji.